I zaczynamy. Niebieski strój Jagodziński, czerwony strój Jakubcewicz. Przekonamy się, w jakiej formie jest Dawid Jagodziński, jak twarde warunki postawi mu imiennik Jakubcewicz. No widzimy już szybkość, dynamika, mocne ciosy na korpus bije Jagodziński, jakby chcąc już na samym początku podkreślić swoją przewagę i pokazać Jakubcewiczowi, że będzie trudne zadanie, dobre uderzenie na górę Jagodzińskiego. Na razie zmienia te płaszczyzny bitych ciosów, mocny lewy prosty, Jakubcewicz w defensywie zbiera kolejne uderzenia, ale widzimy, próbuje odpowiedzieć, jednak tu dobrze popracował w defensywie Jagodziński. Ależ mocno, mocno bije na korpus. Nie zamierza oszczędzać Jakubcewicza Dawid Jagodziński. No, skrzywił się przez moment Jakubcewicz, jakby odczuł któreś z tych uderzeń, ale cały czas podwójna garda, stara się ruszać troszkę na boki, ale to chyba będzie za mało, żeby powstrzymać ten atak Jakubcewicza. Jest Jagodzińskiego, oczywiście jest pierwsze liczenie, sędzia daje chwilę odpoczynku zawodnikowi z Łodzi, no bo trudny to dla niego początek walki, ale pokazuje, że wszystko jest w porządku i może dalej stawać się w szranki z utytułowanym już Dawidem Jagodzińskim. Wydaje się, że chyba nie znajdzie Jakubcewicz recepty na unikanie tych ciosów na korpus. Ach, mocno zahaczył lewym sierpowym Jagodziński, szuka tego uderzenia. I kolejne liczenie, no już zupełnie pogubił się Dawid Jakubcewicz i zanosi się na to, że będziemy mieli dość szybkie rozstrzygnięcie tej walki. Tak, sędzia przerywa, kończy tę rywalizację, a więc po raz kolejny walka kończy się przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. No i te dobre słowa, które mówimy na temat Dawida Jagodzińskiego, znalazły potwierdzenie w ringu. Mistrz Polski seniorów na razie nie ma sobie równych podczas indywidualnych młodzieżowych mistrzostw naszego kraju. Waga 49 kg, tylko 4 zawodników przystąpiło do rywalizacji w tej dywizji, a więc zaczynają dopiero dzisiaj boksować ci pięściarze. O, myślę, że Jagodziński wykonał zadanie, zrobił to, co do niego należało. Zrobił to w dobrym, efektownym stylu. Notuje zwycięstwo przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. Dawid Jagodziński, BSB Astoria Bydgoszcz, przechodzi dalej. Zobaczymy go jutro podczas finałowej gali. I tutaj nic się nie zmieni. Jagodziński również w starciu finałowym będzie faworytem.